Na najstarszych ikonach Narodzenia Pańskiego w centrum znajduje się Najświętsza Maria Panna, a tuż za nią malutki Pan Jezus. Jezus leży w ciemności, w miejscu, które przypomina grotę dla zmarłych. Żubek jest podobny do kamiennego katafalku, a pieluszki, w której jest zawinięty, przypominają płótna pogrzebowe. Maryja jest odwrócona od Niego. To poruszający obraz samotności Jezusa podczas Jego narodzenia. On jest zostawiony sam sobie i oddany w ręce ciemności i śmierci. Co to wszystko ma znaczyć? Jaka jest tym dobra nowina? Święta Bożego Narodzenia kojarzą nam się z radością i czasem spędzonym w gronie rodziny. Jednak wielu z nas ma zupełnie inne doświadczenie tego czasu, ponieważ przeżywa te święta samotnie. W poczuciu nieszczęścia lub braku kogoś bliskiego. Zatem dla jednych to czas radości, szczęścia i miłości, a może dla większości z nas święta Bożego Narodzenia to raczej trudny okres. Paradoksalnie czas wolny od codziennych zajęć u wiele oznacza skonfrontowanie się z poczuciem bezsensu własnego życia, z jakimiś życiowymi porażkami, z samotnością. Czasem, nawet gdy mamy z kim zasiąść przy świątecznym stole, to z niektórymi bliskimi osobami więcej nas dzieli niż łączy. Wtedy możemy pomyśleć: Moje życie jest nieudane, wszystko zmierza ku śmierci. I właśnie tutaj, w tej życiowej ciemności, pojawia się Pan Jezus. On swoim narodzeniem wszedł w sam środek takiego doświadczenia Wszechmocny Bóg, będący Dawcą życia i pełnią życia. Przyjął ludzką naturę, zamkniętą w dziecięcej bezbronności, słabości i ograniczoności. Bóg stał się zależny od ludzi, potrzebował opieki, by przeżyć, potrzebował ochrony od tych, którzy zagrażali jego życiu. Jezus musiał uciekać i chronić się. Zatem od pierwszych swoich ziemskich chwil doświadczał kruchości życia i zagrożenia śmiercią, które towarzyszą również każdemu z nas. Usłyszmy głos Boga przemawiającego z Bożonarodzeniowej ikony: Jestem przy Was. Jestem w całym Waszym życiu w samotności, ciemności, opuszczeniu, wszelkim zagrożeniu lub poczuciu bezsilności wobec przeciwności losu. Zatem, jeśli doświadczamy różnorakich ciemności życiowych, koniecznie musimy zobaczyć, że Bóg narodził się w takim miejscu jak nasze życie. Zatrzymajmy się na chwilę przy Maryi, Matce Jezusa, przedstawionej na ikonie. Ona leży na czerwonym posłaniu i jest odwrócona od Jezusa i wygląda na bardzo zmęczoną. Ułożenie ciała Maryi nie oznacza braku troski o Jezusa lub jakiegoś dystansowania się od Niego. Według tradycji, Czerwień to symbol obecności Ducha Świętego. Zatem Maryja, leżąca w czerwonej otoczce, jest cała zanurzona w Bożej obecności. Cały czas trwa w spotkaniu z Bogiem. Maria nie koncentruje się tylko na dziecięciu, ale na obecności Boga w niej, co w języku ikon oznacza, że doświadcza zrodzenia Jezusa w swoim sercu. To wskazówka dla każdego z nas, że możemy przeżyć jak Maria dokładnie to samo zrodzenie Jezusa w naszym wnętrzu, w sercu i w duszy. Nie skupiajmy się na drugorzędnych rzeczach związanych z Bożym Narodzeniem, ale istotą tych świąt, czyli narodzeniem Boga, głęboko w naszych sercach. Maria jakby mówi z ikony do nas: Jezus ma narodzić się w Tobie, w Twoim sercu ma zapłonąć ogień Bożej Obecności, ogień Ducha Świętego. Dobrze przeżyte święta wydarzą się wtedy, gdy wzniesiemy pełną ognia modlitwę. Jezu, niech twoje życie pojawi się we mnie. Naród się we mnie. Napełnij moje życie twoją obecnością. Spójrzmy teraz na Świętego Józefa przedstawionego na ikonie. On znajduje się gdzieś z boku. Jest oddalony od dziejących się wydarzeń. Józef siedzi odwrócony od Maryi, podpierając sobie głowę ręką, a przed nim stoi dziwna postać. Tradycja podaje, że ta postać to szatan przebrany za pasterza, który pod pozorem dobroci i rozsądku próbuje skusić Józefa, podpowiadając mu: Czy to wszystko ma sens? Przecież to dziecko nie jest twoje. Zostaw tę kobietę i jej dziecko. Mąż Marii przeżywa ogromne wewnętrzne ciemności i towarzyszą mu pokusy oraz wątpliwości. On jest rozdarty wewnętrznie. I nie potrafi do końca zrozumieć, co się wokół niego dzieje. Józef i Maryja są bardzo do siebie podobni: mają tak samo ułożone ręce, i głowy są ułożone w niemalże identyczny sposób względem reszty ciała. I choć Maryja leży, a Józef siedzi, to kształty ich postaci są bardzo podobne. W języku ikon oznacza to, że mimo skrajności sytuacji, w jakich znaleźli się Maryja i Józef, ona pełna Bożego Ducha. On doświadczony pokusami obydwoje doświadczają tajemnicy wcielenia Syna Bożego Oni pokazują, że wątpliwości i duchowe ciemności oraz boży ogień i boża obecność to dwa różne sposoby przejawiania się Pana Jezusa w tym świecie Zatem czy doświadczamy bożej bliskości jak Maryja czy jak Józef mamy tysiące wątpliwości a w sercu ogarnia nas ciemność pokus Możemy doświadczać narodzenia Boga w nas. W każdym z tych położeń możemy spotkać przychodzącego Boga, bo On doskonale zna i ten płonący ogień Bożej obecności, i ciemności rodzące się z wątpliwości oraz pokus. Znajdźmy czas, by na modlitwie zobaczyć w sobie Boże narodzenie. Dla niektórych ono będzie radosne, pełne ducha, a dla innych pełne wątpliwości, pytań niewiadomych i duchowych ciemności. Zobaczmy Jezusa, który mówi: Jestem w tym wszystkim. Zatęsknijmy za Nim, by spotkać się z Nim w głębi naszego serca.